Hey guys, this video is mostly Polish, so if you don't understand Polish, you can turn on subtitles here or here. Hejka, dzisiaj pokażę, jak naprawić lagi w IC Towerze, bo kiedyś robiłem na ten temat shorta, aczkolwiek tamten sposób no nie do końca działa, wiem to od niektórych osób z Discorda. Jest nowy sposób, znaczy no nie taki nowy, ale nowszy na pewno i pozwala on nam dokładnie na to samo, ale mamy kilka opcji do wyboru, więc... lecimy. Okej, także jesteśmy u mnie na laptopie i musimy sobie przejść na stronę na GitHuba, na CNC Draw. Będzie to w opisie, więc spokojnie. I tutaj mamy instrukcję, co trzeba zrobić, aczkolwiek po prostu pobieramy sobie ten zip tutaj. Okej. Ten plik oczywiście sobie wypakowywujemy. Okej. I w tym folderze mamy cztery pliki. Te cztery pliki sobie wycinamy. Ctrl X. Bądź tutaj i wytnij. I przechodzimy do folderu instalacyjnego IC Towera. Zazwyczaj jest to C Games IC Tower albo na innym dysku. Jeśli macie, to po prostu przechodzicie sobie na inne dyski, powinno być. Te cztery pliki sobie wklejamy. Ctrl V bądź po prostu tutaj i wklej. No kurwa, ile można czekać? Ok, pliki się przekleiły. I teraz wchodzimy sobie w CNC Draw Config. Czasami wyświetli się smart screen, ale to po prostu więcej informacji i uruchomimy to. I szczerze polecam ustawić sobie ten config jak chcecie, we własny sposób, bo mój laptop to nie wasz komputer i może być różnie. Jednak ja ustawiam sobie zawsze VSync, full screen oczywiście. I resztę zostawiam. Tak. Aha, jeszcze limit game speed do... Sync with monitor refresh rate. I nie polecam tej trzeciej opcji tutaj, force high FPS, bo mam wrażenie z Left Team, że ona psuje w jakiś sposób replaye, więc tego nie polecam. Ale w tym momencie po ustawieniu nasz IC Tower powinien śmigać. I tak jest. Nie wiem, jak to na nagraniu będzie wyglądać, aczkolwiek u mnie jest płynnie i zajebiście jest. Nie ma żadnych pasków, bo włączyliśmy VSync. To samo powoduje ta opcja, o której przedtem mówiłem, aczkolwiek ona wymusza wiele klatek, żeby nie było pasków, ale to dokładnie robi samo VSync. Z tą różnicą, że VSync może powodować input lag albo inne zwiechy, aczkolwiek no, mi nie powoduje, także... Ja serdecznie polecam, ale pamiętajcie, że ustawcie to jak chcecie po prostu. Z jakiegoś powodu mi Release Action rozszerza 4x3, nie wiem dlaczego, ale... Wow. A tak na koniec filmu wspomnę, że mam bardzo ciekawy film w zanadrzu, aczkolwiek potrzebuję Maca, więc jak ktoś ma Maca, to... Call me, Discord w opisie.